Monika Sołukowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Rokrocznie data 11 listopada jest dla Polaków bardzo ważnym wydarzeniem. W tym roku przypada 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Również w Wałbrzychu odbywały się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W wyniszczonej wojną Europie wyrastało niejako nowe państwo, o którym wielu chciało zapomnieć. Państwo to tworzył naród niosący w sobie pamięć Grunwaldu, Chocimia, Wiednia, pamięć swoich matek i ojców. Przywiązanie do swego języka, tradycji i kultury. Najpierw mieszkańcy miasta zebrali się przed miejskim ratuszem, aby wspólnie przemaszerować do kościoła pod wezwaniem świętych aniołów stróżów, gdzie odbyła się msza odprawiana w intencji narodu i państwa polskiego. Przed chwilą pewnie większość z nas tutaj zgromadzonych wysłuchała z wielką uwagą pięknej homilii, w której padło wiele ważnych i bardzo poważnych słów na temat patriotyzmu, ojczyzny, Polski, powinności. To było bardzo ważne przesłanie. Po zakończonej mszy pod kościołem tradycyjnie ustawiły się poczty sztandarowe oraz delegacje większości instytucji, szkół i stowarzyszeń wałbrzyskich, które przemaszerowały dookoła rynku miejskiego i ulicą 1 maja dotarły na plac kościelny w asyście orkiestry. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu polskiego. Trębacze, proszę o wykonanie sygnału Wojska Polskiego. Do hymnu. Następnie zgromadzeni odsłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru zespołu szkół integracyjnych.
Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej podczas swojego przemówienia wyrażał radość z tak licznego przybycia mieszkańców miasta na obchody Święta Niepodległości, jak również podkreślał wagę odzyskania przez Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu. Bardzo szybko zbliża się dla nas niezwykle ważny, radosny, powiedziałbym przełomowy moment odzyskania przez nasze miasto statusu grodzkiego. Ta nasza mała ojczyzna po wielu latach powróci do grona miast, które mają własną tożsamość, miast, w których mieszkańcy tego miasta będą rzeczywistymi gospodarzami, będą decydować tak naprawdę o wszystkim, co się w tym mieście będzie działo. Roman Szałemiej wspomniał również o tym, że nie byłoby zapewne możliwe świętowanie niepodległości, gdyby nie Solidarność. Aby uczcić związek zawodowy, zdradził po raz pierwszy publicznie swój zamysł, jakim jest nazwanie imieniem Solidarności jednego z miejskich placów, który od stycznia będzie pod jurysdykcją miejską Wałbrzycha. Bez Solidarności nie byłoby niepodległości. Myślę, że to jest dobry moment, żebym powtórzył publicznie swoją własną wspólną, tak mogę powiedzieć, w imieniu również radnych, inicjatywę, aby jakieś ważne, piękne miejsce w naszym mieście miało nazwę ulicy, placu Solidarności. Bo bez Solidarności byśmy się tutaj dzisiaj nigdy nie spotkali. Niedaleko nas jest plac, który za chwilę stanie się również, wróci do nas, plac na Rozdrożu. My nie mamy wątpliwości, w którą stronę pójść. Tu są blisko wszystkie najważniejsze miejsca w mieście, najważniejsze świątynie, a niech plac na Rozdrożu stanie się placem Solidarności. Jeśli to jest dobra myśl, to bardzo dziękuję. Kolejnym z punktów obchodów Święta Niepodległości było składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Niepodległości. Kwiaty złoży delegacja Związku Sybiraków. Lista osób i instytucji była bardzo długa, poczynając od prezydenta Romana Szałemeja wraz z Zygmuntem Nowaczykiem. Kwiaty składają prezydenci miasta Wałbrzycha. Następnie kwiaty składali parlamentarzyści, przedstawiciele Rady Miejskiej i Powiatowej oraz wielu instytucji takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, szkoły i wiele innych reprezentacji. Światowy Związek Armii Krajowej. Wśród reprezentacji składających hołd i kwiaty pod pomnikiem Niepodległości znaleźli się również przedstawiciele kobiecego klubu piłkarskiego Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Kobiecy klub piłkarski Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. My jesteśmy naprawdę bardzo dumni i zadowoleni. Dziękuję.
Jezu. No, góry dziewczyny, no co? No, góry. Jeszcze raz, gratulujemy. No, chodź góry, góry dziewczyny, góry. No zobacz, wejdź panowie. No. No. W taki oto sposób witana była młoda Wałbrzyszanka, która podczas Mistrzostw Europy zdobyła srebrny medal kadetek w boksie. Jest to wynik, myślę, z jednej strony ważny dla klubu, bo jest to pierwszy tego typu medal Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, czyli pierwszy medal tej rangi. Monika miała wcześniej medale Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej, a teraz no, mamy medal, srebrny medal Mistrzostw Europy. Ja ze srebra się bardzo cieszę, tak, bo to już jednak Mistrzostwa Europy, ale myślę, że no, dziewczyna naprawdę, widać było w niej doświadczenie, technikę, wszystko i nie było innej opcji chyba. Sportowa historia Moniki Kobylarz tak naprawdę dopiero się rozpoczyna, ale zawodniczka klubu Catcher Box Team ma na swoim koncie m.in. 2 złote medale Mistrzostw Polski oraz ten jak dotąd najważniejszy w jej karierze z Mistrzostw Europy. Trener Moniki twierdzi, że jest wyjątkową zawodniczką, ponieważ zaledwie po 4 miesiącach, odkąd rozpoczęła trenować boks, pojechała na Mistrzostwa Polski i bezapelacyjnie wywalczyła złoty medal. Praktycznie po 4 miesiącach treningów zdobyła Mistrzostwa Polski na Olimpiadzie w kadetach. W tym roku powtórzyła Mistrzostwa Polski. Aczkolwiek te wszystkie dziewczyny, które przyszły na trening pierwszy raz, zdobyły medale. Zdobyły wtedy w tym roku na Olimpiadzie złoty to Monika, 3 srebrne i 1 brązowy medal w klasyfikacji klubowej współzawodnicy dzieci i młodzieży, drugie miejsce w kraju. Równie pozytywnie na temat wicemistrzyni Europy wypowiada się jej drugi trener Rafał Kaczor. Monika Kobylarz ma 15 lat, chodzi do sportowej szkoły, także jest to osoba, która ma niezłe warunki, ale nie tylko bokserskie, ale ogólnie dobrze biega. Jest sprawna dziewczyna fizycznie, trenuje około 3 lat. Zdobyła już 2 krążki złote na Mistrzostwach Polski. Także można powiedzieć, że jest jedną tutaj z naszych takich, że tak powiem, gwiazdek kobiecych. No jest to młoda dziewczyna, więc w przyszłości daje to dobry prognostyk na to, żeby zdobywała medale jak z najwyższego kruszywa. Srebrny medal Moniki to nie tylko motywacja dla niej samej w walce o kolejne tytuły, ale również dla całego klubu. Widzę, że to dało, że tak powiem, takiego, że tak powiem, bodźca tutaj na treningu i dla tych dziewczyn, i dla chłopaków. Cieszymy się, że te dziewczyny u nas, że tak powiem, zdobywają te medale. Byliśmy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Pojechało nas 4 dziewczyny, wszystkie 4 dziewczyny zdobyły medal. Między innymi Monika złoty, 2 dziewczyny srebrne, 1 brązowy. Także te nasze panie są chlubą naszego klubu i godnie nas reprezentują. Jednak zanim wałbrzyska bokserka rozpoczęła marsz po trofea, jej mama miała nadzieję, że zapał Moniki skończy się po kilku miesiącach od rozpoczęcia treningów. Tak się nie stało i teraz, jak twierdzi, jej córka połknęła bakcyla i boks stał się jej główną pasją życiową. Jak poszła na pierwszy trening, to miałam nadzieję, że to będzie jeszcze jeden i koniec. Tak jak wiele różnych rzeczy były, tańce, gitary, granie, także miałam nadzieję, że to może miesiąc pociągnie i będzie jakaś zmiana, no ale no, ciągnie to jakoś dalej. Nie wiem, czy to jakaś moc. Wytrzymała moc ze mną. Wytrzymała z kaczorami dwoma, to chyba coś w tym jest. No jakaś, no może połknęła bakcyla, może nie. Nie wiem, czy to jakiś jej główny cel w życiu będzie i czy jest. No już na pewno. Ale na razie to robi, jest z tego tytułu szczęśliwa, więc no, pozostaje nam się chyba tylko cieszyć i no nie wiem, trenerzy dostali też jakąś lekcję po tych zawodach, wiedzą co trzeba więcej, co trzeba mniej, co trzeba w ogóle w tej chwili jeszcze robić, żeby... Po jakich zawodach? No po tych mistrzostwach. Ja wiem, co trzeba, tu jest tylko okres treningowy i to wszystko. No, tylko okres treningowy. Walki, charakter ma i chyba tak ta jest. Ostatnia jej walka to pokazała, bo ona tak naprawdę to przetrzymała dzięki tej wielkiej swojej woli. Pierwszym razem nie myślałam w ogóle, że są jakieś turnieje, że będę boksować szybko tak na sparingi, zacznę jakieś sparingi albo jakieś takie rzeczy. Myślałam, że najpierw pochodzę, potarczuję troszeczkę, pobiję worek i tak minie rok, a zaczęłam szybko. Sama Monika jest zadowolona ze srebra, choć jak twierdzi, jej celem było złoto. No wiadomo, chciałam się jechać po złoto, nie? Każdy myśli, że jadąc na jakikolwiek turniej ma zamiar go wygrać. Inaczej nie ma po co jechać. Podczas Mistrzostw Europy Monika Kobylarz stoczyła 3 walki.
Jednak dopiero trzecia, finałowa, była najtrudniejszą, jaką stoczyła w całej swojej karierze. W finale spotkała się bowiem z Rosjanką Ekateriną Palsewą, z którą przegrała 9-21. No, Rosjanki tamtą trenują o wiele więcej, bo one tam trenują od 8-9 lat praktycznie, jak mają. A nasze, no, w Polsce dopiero od 14 lat wolno walczyć, więc trenować, można powiedzieć. No. I ona przyszła tak, już mając 14 lat skończone, 15 lat już miała, nie? Pierwszą walkę miałam z Bułgarką. Nie była taka ciężka. Dziewczyna jakoś, nie wiem, może przestraszyła się, bo to wiadomo, presja troszeczkę, psychicznie mogła troszeczkę siąść. Drugą walkę miałam z Włoszką, już troszeczkę cięższa walka, właśnie po drugiej rundzie był remis, a trzecią rundę wygrałam. Jednym punktem, ale wygrałam. Dziewczyna dobra przeciwniczka. I trzecią rundę miałam. Tak? I trzecią walkę miałam z Rosjanką. Ale dziewczyna była naprawdę dobra, bardzo dobra dziewczyna technicznie. Ciężko mi z nią było. Starałam się jak mogłam do niej dojść, ale widać, że dziewczyna naprawdę miała wprawę. To nie była jej jedna z pierwszych walk, ale dałam radę, wytrzymałam 3 rundy. W najbliższym czasie kibice boksu oraz fani Moniki Kobelarz będą mogli ją zobaczyć na ringu już 8 grudnia w Wałbrzychu podczas turnieju barbudkowego. Teraz Monika najszybciej będzie można zobaczyć na turnieju barbudkowym, który będzie 8 grudnia w Wałbrzychu. I tu będzie można zobaczyć, jak ona boksuje, jak zademonstruje swoje umiejętności. Dajemy jej, że tak powiem, chwilę koło tygodnia, że tak powiem, takiego odpoczynku, ale oczywiście czynnego odpoczynku. Czynny odpoczynek polega na tym, że będzie sobie biegała jakaś walka ścienie, bez przyrządu, bez rękawic. No i celujemy znowu na turniej barbudkowy, żeby tutaj godnie zaprezentowała nasz ślub w Wałbrzychu i będzie można ją zobaczyć. Z kolei plany na przyszłość związane z Moniką Kobylarz to Mistrzostwa Świata oraz najważniejsza rywalizacja sportowa, którą jest Olimpiada. Docelowo celujemy i myślimy, że zdobędzie medal na Mistrzostwach Olimpijskich. Do tego programu ją przygotowujemy, aby zdobyła medal w Mistrzostwach Olimpijskich. Także już, że tak powiem, dobry start na to jest, bo jest wicemistrz Europy. Do Olimpiady następnej jeszcze mamy kilka lat, także celujemy w medal olimpijski. Dołączamy się do gratulacji i życzymy sukcesów w dalszej drodze po kolejne tytuły. Kwasica mewalonowa. Choroba, z którą niełatwo jest się zetknąć, bo nawet źródła internetowe nie podają na jej temat zbyt wiele informacji. Według Wikipedii jest to choroba metaboliczna uwarunkowana genetycznie. Spowodowana jest niedoborem enzymu kiniazy mewalonionowej. Objawia się opóźnieniem umysłowym, postępującą ataksją, przełomami gorączkowymi, zbiegunkami i wymiotami, wysypką na skórze, powiększoną wątrobą i śledzioną oraz cechami dysmorficznymi twarzy, nieprawidłowym rozwojem i wzrostem. Tyle jeśli chodzi o suche informacje, które można znaleźć w sieci. Dlaczego o tym mowa? Ponieważ okazuje się, że na tak bardzo rzadką chorobę choruje 8-letni chłopiec mieszkający w Nowej Rudzie. On się urodził w kłodzku za martwicy, nie oddychał w ogóle i był respirowany pod respiratorem we Wrocławiu i w Warszawie. No i tam właśnie stwierdzili tą chorobę w Warszawie, że to jest choroba genetyczno-metaboliczna, że on nie będzie chodził, nie będzie rósł i w ogóle, że tylko 3-latka będzie żył, że to jest właśnie ta kwasica mewalonowa. Ale ja tutaj słyszę, że taka choroba, że Kacper jest jedyny w Polsce z tą chorobą. Tak. Na świecie w ogóle jest mało takich dzieci. Tak, to jest rzadka bardzo choroba i lekarze właśnie nie wiedzą, jak ją leczyć, jak podchodzić właśnie do tej choroby i w ogóle. No i to, że w każdej chwili on może umrzeć, on żyje teraz, tak jakby mówiąc, na krawędzi. Dzisiaj jest, a jutro go może nie być. Z dnia na dzień stan się pogarsza, raz jest dobrze, raz jest źle. Nasza wizyta u Kacpra uświadomiła wielu ludziom, że dziecko, które choruje na rzadką chorobę, jest być może jedynym takim przypadkiem w Polsce. Tym bardziej, że jak twierdzi matka Kacpra, lekarze po urodzeniu dziecka rokowali mu maksymalnie 3 lata życia. Kacper ma w tej chwili 8 lat i jest wesołym i rezolutnym dzieckiem, które mimo swojego wieku wygląda, jakby miał 2 lata. A to on jest pogodny. Na swoją chorobę i tyle, co on w życiu przeszedł, to jest bardzo dzielnym dzieckiem. Nie wiem, czy dorosły by tyle wytrzymał, co on wytrzymał. Ja tu tak spędziłem chwilę z wami i zauważyłem, że Kacper dużo rozumie. Dużo raczej mówi. No nie mówi tam normalnie, tak jak normalne dzieci w jego wieku, tam po swojemu. No ale jest, rozumie wszystko i w ogóle, co się do niego mówi, co się w ogóle mówi. Wie, że jak jest chory, to musi iść do lekarza i bardzo źle to znosi, nie? Bo nie lubisz chodzić, prawda? Do lekarzy.
Matka Kacpra od samego początku, kiedy tylko na świat przyszedł chłopiec, walczy o jego życie. Tragedia wziąć się wychowywać takie niepełnosprawne dziecko. Bo na inną matkę to, moim zdaniem, to by wzięła po prostu, jakby się dowiedziała, że ma dziecko niepełnosprawne, wzięła i zostawiła w szpitalu. A ja powiedziałam, że będę walczyć, bo to jest mój pierwszy synek i będę walczyć i ile mi starczy się, tyle będę walczyć na to. Kacper nie jest jedynym pani dzieckiem. Nie, jeszcze jest Maksymilian z małżeństwa. On jest po prostu zdrowym dzieckiem i dzięki Bogu nie choruje tak samo jak Kacperek i w ogóle nie chorujemy tak często jak Kacper. Takie lekkie przeziębienie, grypa, kaszel i tak dalej. No tak, to jest wszystko na razie w porządku. A tak na co dzień, no, oprócz wiadomo funduszy, co jest potrzebne, żeby było tak dobrze, żeby można było normalnie funkcjonować z Kacprem? Co ja wiem? Nie wiem, wydaje mi się, że ma to, co najważniejsze, to ma chyba tylko miłość. No. Jednak widoczne są oznaki bezsilności, kiedy pomoc ze strony władz czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Nowej Rudzie jest znikoma. A jak wygląda ta sytuacja z tym mieszkaniem? Bo tutaj mieszkacie w takim domu Miejskiego Ośrodka Pomocy. Znaczy to jest mieszkanie przyznane przez właśnie MOPS, przez burmistrza Nowej Rudy. No i te mieszkania miały dostać takie osoby, co naprawdę stać ich tylko płacić za czynsz, no i za takie za wodę i światło, a po 2 latach podnieśli czynsz do 500 zł. No i tak jak my teraz mamy, tak jakbyśmy płacili na bieżąco, to musimy płacić 500 zł czynszu i 500 zł zadłużenia, żeby wyjść po prostu na proste. To w sumie bym musiała płacić 1000 zł miesięcznie za zadłużenie 500 zł i 500 zł czynszu. Mimo przeciwności losu Kacper Toczek, który według wieku powinien uczyć się w szkole, jak jego rówieśnicy, również się uczy, choć praktycznie w większości przypadków w domu, ale nie tylko. Każdy się dziwi, że tutaj system kazał mi go właśnie zapisać do szkoły i w ogóle, no bo na jego wieki w ogóle to on nie powinien być w ogóle w szkole, bo on ma bardzo głęboki stopień upośledzenia, nie umiarkowany ani nie średni, tylko bardzo głęboki. No i z takim właśnie upośledzeniem dzieci nie powinny chodzić do szkoły, a on jednak jakby nie było chodzi. I uczy się tych podstawowych rzeczy. Jak nigdy nie umiał kroić na przykład jabłka czy tam banana w kostkę, tak teraz pokroi, wycina. Przy pani Weronice nauczył się chodzić na pupie, bo nigdy też nie umiał. Pani Weronika go nauczyła, nie? Nauczyła go robić siusiu na nocnik, tak? Bo się zawsze bałem, nie? A przy pani Weronice się nie boję, nie? I zacząłem robić siusiu ładnie. Zaczął mówić też dużo. Problemy nawarstwiają się systematycznie. Matka chłopca jak dotąd nie podjęła żadnej pracy z oczywistych względów. 8-letni Kacper wymaga stałej opieki. To z kolei przekłada się na inne aspekty życia codziennego. Zadłużone mieszkanie mieści się w budynku socjalnym przy ulicy Zaułek. Mimo tego opłata za mieszkanie osiąga 500 zł miesięcznie. Do tego dochodzą leki, które Kacper musi regularnie zażywać. W tym przypadku tylko jeden lek jest refundowany przez państwo. Jakby tego było mało, biologiczny ojciec 8-letniego Kacpra nie interesuje się dzieckiem, a wręcz doprowadzał według słów matki chłopca do sytuacji, których nie powinien obserwować Kacper ani nikt inny. No, on się w ogóle nie nadaje, żeby być ojcem, a tym bardziej wychowywać dziecko niepełnosprawne. On, moim zdaniem, on nie dorósł do tego, żeby być ojcem. Ja wiem, on bez przerwy pił, kradł, chodził na inne dziewczyny, przynosił nieraz zarazę do domu. Kiedyś załapał też taką chorobę, zapomniałam jak to się nazywa, ale coś powiązaną z krwią i w ogóle. To zaraźliwe było. Kilka razy mi zaraził Kacpra właśnie tą chorobą. Ja byłam też zarażona tą chorobą, tylko dzięki Bogu na samym początku poszliśmy do doktora Zabłockiego, no to Kacpra jak dostał maści, płyny takie do kąpania, to ja też się tym smarowałam i wyleczyłam się z tego. Razem z Kacperkiem, a on nadal pije, kradnie, wyprowadził się stąd, bo go wygoniliśmy. Teraz trafił do więzienia, już 3. Nie? I bodajże będzie tam trafiał całe życie, bo to jest chyba jego życie tam. Kacper Toczek jest mimo swojego bardzo młodego wyglądu i choroby bardzo dojrzałym dzieckiem, które rozumie to, co dzieje się wokoło jego osoby. Potrzebuje jednak wsparcia i w tym celu został również zaproszony m.in. do programu Elżbiety Jaworowicz Sprawa dla reportera. Padliśmy na taki pomysł, żeby wziąć i napisać właśnie do pani Ewy Jaworowicz list, czy może by się zajęła właśnie Kacperkiem i w ogóle o pomoc i tak dalej. No i po 3 miesiącach właśnie dostaliśmy odpowiedź z telewizji, że mamy przyjechać z Kacperkiem, bo chcę go obejrzeć. Pojechaliśmy
Po 2 tygodniach był zaś telefon, że pani Elżbieta Jaworowicz przyjedzie do nas i przeprowadzi z nami wywiad. Potem żeśmy trafili na wywiad do telewizji 7 lutego. No i od 7 lutego tak mieliśmy, ja wiem, może przez 3 miesiące taka normalna pomoc była, bo każdy się odezwał. Telefon to się dosłownie urywał, gorąca linia była. A teraz od tamtej pory, co przestali ludzie wysyłać paczki czy tam wpłacać pieniążki na konto, to dzięki właśnie tym, co pisali na forum Nowej Rudy, że jestem ćpunką, że biję dzieci, że dzieci głodne, że ostatnio było właśnie wezwana policja, że Kacperka niby zabiłam. No jeszcze mamy się spodziewać, bo jeszcze sanepid ponoć ma przyjechać do nas do domu, że niby tu jakieś robaki, policja kryminalna, że jakieś niby narkotyki gdzieś w domu trzymam i tak dalej. Także ja mówię, tu mamy same problemy. No ale te wszystkie osoby, które tak mówią, one były w ogóle u was w mieszkaniu? Widziały, jak tutaj wygląda? Nie, to u nas w bloku po prostu. Ci, co po prostu zazdroszczą, że ja odważyłam się pójść i napisać właśnie do telewizji i powiedzieć o całej sytuacji Kacpra. Najpierw byli, że bardzo dobrze zrobiłam i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jak zobaczyli, że paczki zaczęły wpływać, że ludzie wpłacają pieniążki na konto i tak dalej, no to po prostu zazdrość ich wszystkich żera. I robią po prostu człowiekowi na złość. Minęło kilka miesięcy i sytuacja, mimo zainteresowania ludzi z całej Polski, nie jest dobra. Historia małego Kacperka i jego matki jest dużo bardziej zagmatwana i niewiarygodna, dlatego do tematu wrócimy wkrótce. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.